Jacek Hoga, Fundacja Dharma. Dzień dobry. Dzisiaj omówienie wywiadu, który przeprowadził pan Juliusz Sabak z panem generałem Gromadzińskim. Zaczynamy. A więc tak. Po pierwsze generał, który był dowódcą 18. Dywizji, tej dywizji, która miała certyfikowany sztab, a w mediach państwowych reklamowano ją jako certyfikowaną dywizję. Taki mały szczegół, mała różnica, czy mamy głowę certyfikowaną, czy całe ciało. Dobra, ktoś jest mentalnie przygotowany do zawodów, ale fizycznie nie, nie szkodzi, jest gotowy, tak? To jest coś, za co właśnie odpowiadał generał Gromadziński, który opowiadał kocopały na przykład o tym, że patrioty będą w 18. Dywizji. Pożyjemy, zobaczymy. Pan generał uczestniczył w takim komitecie sojuszniczym, który odpowiadał za szkolenie Ukraińców na wojnę z Rosją. I kilka rzeczy tam niesamowitych pan generał odkrył. Mianowicie, że szkolenie musi być realistyczne, że potrzeba bardzo dużo specjalistów, saperów, snajperów, medyków i że trzeba wyszkolić bardzo dobrze niższych dowódców. A do tego jeszcze strasznie ważne było informacje zwrotne, feedback, który otrzymywali od Ukraińców, co jest im potrzebne, w czym ich trzeba szkolić, a w czym nie. I tym jakieś 10 minut ekscytował się pan generał, a pan dziennikarz mu nie przeszkadzał. Mamy Akademię Sztuki Wojennej, mamy Akademię Wojsk Lądowych, mamy Sztab Generalny, mamy Ministerstwo Obrony Narodowej. Mamy ludzi, którzy są odpowiedzialni za metody szkolenia, za metodykę w ogóle. Mamy odpowiedzialnych ludzi za sprawdzanie zdolności, gotowości, procedury, zgodnie z którymi są ćwiczenia robione. Pododdziały są zgrywane na poziomie batalionu do 3 lat. Natomiast pan generał odkrył, że można to zrobić w 18 tygodni. Znaczy 18 tygodni to rzeczywiście jest opłoczenie, mówiąc po rosyjsku. Pospolite ruszenie, Volkssturm czy Landsturm, jak mówili w II Cesarstwie Niemieckim, żeby było nie ideologicznie nie nacechowane, to taki Landsturm robią. I tak Landsturm można zrobić w 18 miesięcy bez problemu. Natomiast to podkreślanie przez generała, jak ważne jest, żeby szkolenie było realistyczne, żeby strzelano do celów w czasie, kiedy jest ogień ponad głowami żołnierzy, w czasie, kiedy czołgi jeżdżą, petardy strzelają. Budzi pewne zdumienie. W końcu jest to człowiek, którym jest trzygwiazdkowym generałem, który odpowiada za wiele rzeczy i który odpowiadał za kilka lat za szkolenie 18. Dywizji, która miała być tą wzorcową, tą nową elitą zamiast 11. Dywizji. I zaproponował pan generał, żeby patrzeć na Wojsko Polskie w taki sposób, żeby armia miała 3 poziomy gotowości. To samo w sumie oczywiście nie jest głupie. Pierwszy poziom gotowości, do walki natychmiast. 90% kadry, mówimy o etatach wojennych, 10% aktywnej rezerwy. Drugi poziom gotowości, 60-70% kadry, czyli żołnierzy zawodowych, i 30% rezerwy, czyli 10% mogło nam się gdzieś zgubić. I trzeci poziom to jest 10-15% żołnierzy zawodowych i 80% rezerwy. Znowu to 80 wyglądało ładniej niż 85 i dlatego pewnie generał w ten sposób mówił. Otóż, patrząc na to, kilka rzeczy. Po pierwsze, jednostka, która jest w 90% ukompletowana, może być gotowa walczyć dzisiaj lub nie. Zależy, gdzie te 10% jest rozłożone. Bo jeżeli 10% jest rozłożone głównie w logistyce, to ta jednostka może nie być gotowa do walki dzisiaj. Jeżeli te 10%, których nie ma, to jest w miarę proporcjonalnie rozłożone po jednostkach, to rzeczywiście taka jednostka może być gotowa do walki. Jednostki, które mają 60-70% zapełnienia etatami, jako te drugorzutowe, to jest powyżej przeciętnej tego, co mamy dzisiaj w Wojsku Polskim. To znaczy większość, jeżeli zrobimy średnią z brygad wojsk lądowych, to 60-70% ukompletowania etatów nam nie wyjdzie. I to jest prawda nawet przed pączkowaniem, przed tworzeniem 18. Dywizji, przed tworzeniem 1. Dywizji. Trzecia wersja to jest 10-15%, to są jednostki zworkowane, czyli całkowicie skadrowane, w których właściwie mamy pojedynczych dowódców, pojedyncze etaty,
które pilnują, nie wiem, sprzętu i tego, żeby to nie, się nie zastygło, nie zastało za bardzo. I to są jednostki, no, można je porównać do dywizji, 10 dywizji rezerwowych, które mieliśmy w 1939 roku. Coś, co jest naprawdę skandaliczne w wypowiedzi generała Gromadzińskiego, to to, że on podkreśla, że powinniśmy mieć nowy system, nie taki stary, na słusznie minionym systemie, wzorowany system mobilizacji, nie taki ogólny, że mamy po prostu rezerwistów i potem będziemy ich tam jakoś wrzucać, tylko żeby powinno być konkretnie, że każda konkretna osoba jest przydzielona do konkretnej jednostki, do konkretnego stanowiska. I teraz każdy, kto miał cokolwiek wspólnego z wojskiem, a nawet niektórzy, którzy nie mieli nic wspólnego z wojskiem, powinni bardzo prosto zapytać, to czym są te numerki, które mają w przydziałach mobilizacyjnych ludzie? Czy one przypadkiem nie oznaczają konkretnej jednostki, konkretnego stanowiska? Jak mają to rozumieć ludzie, którzy dziś mają przydziały mobilizacyjne na konkretne stanowiska w konkretnych jednostkach? Jak mają to rozumieć historycy wojskowi, którzy wiedzą, że taki to jest standard całej trzeciej RP, całego PRL-u, całej drugiej RP? To jest standard gdzieś od połowy XIX wieku w Niemczech. W XX wieku to jest po prostu normalność. Do tego pan generał podkreśla, że to mają być, że mamy stworzyć nowe rezerwy właśnie z nową jakością i odkrywa to, żebyśmy mieli ludzi, którzy są na konkretnych przydziałach mobilizacyjnych, to już mamy, i którzy mogą szkolić się w konkretnej jednostce, w której mają potem służyć. To już mamy. Chciałbym przypomnieć, że jest istotna różnica pomiędzy prawem, które mamy, a tym, co robimy. Zgodnie z prawem, tak jak wielokrotnie mówiliśmy w Fundacji Adarma, każdy rezerwista może być powołany nawet podstawą, starą ustawą, tą przerażającą PRL-owską, do 3 miesięcy bez przerwy na szkolenie. Każdy może być w ciągu jednego roku. Każdy może być powoływany na 14 dni, na 28 dni. I w latach 90. jeszcze to było robione, ci ludzie byli powoływani. I tak była degrandelada lat 90. Nie było zagrożenia wojną, nie było konkretnego przeciwnika. To nie wszystko wyglądało tak, jak powinno wyglądać, ale nie wyglądało gorzej niż dziś. I z pewnością miało rzeczy, które teraz, jak Ameryk Kolumb, odkrył pan generał Gromadziński. W 16 minucie, 16 minuta, 25 sekunda, jeśli dobrze pamiętam, proszę sobie to sprawdzić w tym materiale. Pan generał podkreśla, że dzięki szkoleniu tych nowych rezerw będziemy mogli mieć jednostki, które będą zgrane, które będą siebie znały nawzajem, które będą miały gotowość wysoką dzięki temu, że się znają, wszyscy wiedzą, na jakich są stanowiskach i razem ćwiczą, ale nie mają sprzętu. Ale to nie jest problem, bo sojusznicy nam dadzą. To ja bym się chciał spytać, jak mają się szkolić te moduły, które będą bez sprzętu, jakim trzeba być profesjonalistą, który zjadł zęby w wojsku, żeby zakładać szkolenie na sprzęt, który dostaniemy w typie, który dostaniemy. To jest bardzo nieprofesjonalne, tak? Sam proszę Państwa, żeby nie przeklinać w komentarzach pod materiałami kanału. Także to jest bardzo nieprofesjonalne ze strony generała. Raz, nie wierzę, absolutnie nie wierzę, żeby nie wiedział, co to jest przydział mobilizacyjny i żeby nie wiedział, na podstawie jakich przepisów można rezerwistów powoływać i się powołuje przecież nadal do szkolenia w konkretnych jednostkach, w których mają przydziały mobilizacyjne. No ale co, ja się będę czepiał generała, który takie piękne bon moty ukuwa, na przykład jak wojna jest krwawa, a Rosjanie są bezwzględni. Dobry tytuł dla materiału w ogóle. Wojna jest krwawa, a Rosjanie są bezwzględni. Pan, większość jakby show skradł oczywiście generał Gromadziński. Pan Sabak ładnie jako dziennikarz pytał, pozwolił mi mówić. W jednym momencie tylko wyskoczył z pomysłem, że okres armii masowych już się oczywiście dawno temu skończył. Otóż panie dziennikarzu, proszę pana, nie. Jeśli mamy 700-tysięczną armię ukraińską w mundurach, nie mówię tu o zapleczu, które pracuje też na korzyść wojska bez mundurów, to jeżeli to nie jest armia masowa, to ja nie wiem, co jest armią masową i ja nie wiem, dlaczego człowiek, który profesjonalnie, zawodowo się tym zajmuje, może udawać, że armia 300-tysięczna nie jest już
masową. Z perspektywy kraju, który wysyłał, i to był szczyt naszych możliwości w III RP, 3-4 tysiące ludzi na jedną misję do Afganistanu czy Iraku, postawienie na wojnę pełnoskalową 300 tysięcy ludzi w mundurach, to już będzie całkiem masowa armia. Trzeba sobie poradzić według pana generała z pozostałościami PRL-u. I rezerwa aktywna jest naszą szansą tutaj, żeby mieć tych nowych, zmotywowanych rezerwistów. Nie, rezerwa aktywna już widać po liczbach, że nie jest żadną szansą. Kilka tysięcy do 10 tysięcy rocznie przeszkolonych ludzi, w tym kobiet w wieku średnim albo starzejącym się, czy mężczyzn w wieku lat 50, to też jest kpina. Jest nie do porównania z powoływaniem co roku 120, 130, 150 tysięcy, czy 80, pod koniec 70 tysięcy młodych mężczyzn, 18-19-letnich, do zasadniczej służby wojskowej, którzy się ćwiczyli bez przerwy przez te 9 miesięcy, 12, 18, 24 wcześniej. Wasza aktywna rezerwa dopiętnie dorasta PRL-owskiej zasadniczej służbie wojskowej. Tutaj też pan generał dalej zaczął podkreślać, że trzeba tworzyć dywizje rezerwowe czy korpus rezerwowy. Zgodnie ze standardami lat 70. 80. to wasze pierwszorzutowe dywizje III RP są dywizjami rezerwowymi z perspektywy PRL-u, bo jeżeli spojrzymy na przestarzałość sprzętu, to teraz jest pewnie większa. Jeżeli spojrzymy na ukompletowanie, to jest gorsze. Jeżeli spojrzymy na gotowości, to są skandalicznie gorsze. I nie mówię tego dlatego, że jestem jakimś tam pogrobowcem komunistów, nie. Mój ojciec to jest klasyczny styropian. Jestem z domu solidaruchów, można powiedzieć. Mówię z taką pogardą, bo myślę, że do czego doprowadzili, tak, obalili komunizm, ale niewiele zrobili więcej. Dalej jest też zabawnie. Pan generał podkreśla, że zupełnie inną rozmową i taką ciekawą debatą by było to, że jednostki te operacyjne, to o wysokiej gotowości, 90% czy 70%, w czasie wojny też będą potrzebowały rezerw i musimy pomyśleć, w jaki sposób szkolić rezerwy. No to są rzeczy, które jak ktoś ma 12 lat i pod wpływem gier komputerowych poczyta sobie wspomnienia, nie wiem, z wojny polsko-bolszewickiej 1939 roku, pierwsza wojna światowa, nie wiem, wojna pruska-austriacka, to będzie wiedział, że na przykład taki pułk kawalerii w wojnie polsko-bolszewickiej miał na 5 szwadronów, z tego 4 w polu, a jeden zapasowy w ośrodku zapasowym. Wie, co to są bataliony marszowe, na przykład u Austro-Węgrów, które posyłały uzupełnienia do jednostek liniowych. Wie, co to są ośrodki zapasowe, bataliony zapasowe, kompanie zapasowe, armia zapasowa III Rzeszy cała z dywizjami pancernymi rezerwy na przykład, które szkoliły kadry do jednostek polowych. Pan generał odkrywa, że w dzień świeci słońce, w nocy świeci księżyc, mając 3 gwiazdki na ramieniu. To po prostu nie przystoi i jest jego niekompetencja albo mijanie się świadome z prawdą, nie wiem co z tych dwóch rzeczy, powinno być podstawą do dyscyplinarnego zwolnienia z wojska. Na pewno nie dorasta w sensie profesjonalizmu, jakkolwiek to strasznie brzmi, pan generał i cała armia, czy MON, MONowi z czasów lat 80., co jest obelgą w moich ustach i obiektywnie też. Ale w latach 80. Mieliśmy ośrodki zapasowe, mieliśmy miejsca, nawet gdzie się rodziny kadry przerzucało. Dzisiaj w ogóle nie wiedzą, co to znaczy pewnie. Mieliśmy własne ośrodki produkcji ciężkiego sprzętu w znacznej ilości. Mieliśmy 12 dywizji. Mieliśmy OTK, które nie miało kilkanaście czy tam dwadzieścia kilka tysięcy, tylko tam setki tysięcy. I byli śmieszni, tak jak i WOT jest śmieszne. Po prostu nie robili sobie zdjęć smartfonami. Gotowości jednostek pierwszorzutowych były liczone w minutach, godzinach. Kilkadziesiąt minut, kilka godzin. Dzisiaj żadna polska brygada nie ma takiej gotowości.
dzisiejsze wysoko ukompletowane jednostki mają gorsze gotowości i gorsze ukompletowanie niż jednostki pierwszorzutowe PRL-owskie. Mają starszy sprzęt, mają gorsze kadry pod względem chociażby WF. Proszę sobie porównać wymogi, jakie były ze względu na w ramach WF-u dla szeregowych zasadnicze służby wojskowej w latach 80. jakie są wymogi dzisiaj. We wszystkim wychodzimy gorzej od naszych dziadków. Pomimo tego, że oni mieli komunizm, pomimo tego, że Bolszewia nad nimi była, pomimo tego, że nie mieli komputerów, tak, potrafili po prostu to zrobić lepiej od nas, gotowości mieli wyższe, wyszkolenie mieli lepsze, ze wszystką, całą biedą, która wtedy była. A poziom właśnie ten symboliczny, tak, generała Gromadzińskiego, że każdy rezerwista powinien mieć przydział do konkretnej jednostki i na konkretne stanowisko. Proszę spytać jakiegoś chorążego, panie generale, jak go pan będzie gdzieś mijał w budynku, gdzie pan teraz służy, co to jest przydział mobilizacyjny i co te numerki oznaczają przy nazwisku konkretnej osoby. Generał Gromadziński przyjął ex aequo na podium miejsce razem z generałem Kukułą jako generałowie najbardziej kompromitujący Wojsko Polskie, a przede wszystkim profesjonalizm.